Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No to oczywiście Lords of the Fallen. No więc jak zapewne widzicie, odcinek ukazał się ze sporym opóźnieniem, ale wytłumaczenie dosyć sensowne. Jak zapewne wiecie, z mojego posta na twarzy książce niedawno udało mi się zaliczyć dosyć ważne wydarzenie dla mnie, zwane maturą. Tak więc, no rozumiecie, miałem ważniejsze rzeczy, powiedzmy, na głowie niż nagrywanie gier. Ale udało się ogarnąć podstaw, że tak nazwę, tego wszystkiego, więc w tym oto momencie mogę znowu przejść na to, co lubię najbardziej, czyli granie w grę. Tak więc, jak widzicie, jestem znowu zaopatrzony w mój piękny młotek i dzisiejszy cel będzie może dla niektórych z was zaskakujący, dla innych nie, ale nie idziemy najmniej do komnaty kłamstw. No w sumie nie szukamy jej tak bardziej. Otóż w dniu dzisiejszym, w odcinku, który właśnie widzicie, moim celem będzie pozwiedzanie okolic, pozaliczanie tych pobocznych zadań, które tutaj dostałem. Czytajcie, oczyścić całe, jak to się nazywało, laboratorium tamtego mnicha. A poza tym jeszcze z takich rzeczy, których pamiętam, to też bodajże zajęć się paroma innymi sprawami, tam chyba ktoś prosił też o jakieś oczyszczenie jakiegoś innego. Są chyba jakieś piwnicy z pająków. Zresztą, wiecie, zobaczymy, jak już będziemy przy tym wszystkim. Póki co, rękawico, lecz mi proszę. Swoją drogą właśnie nie będę udawał czy coś. Sporo sobie poczytałem na temat tego, jak rękawica działa, z jakimi runami, a tak bardziej sugestii. I dowiedziałem się, że w sumie przydałoby się czym prędzej pozyskać runę ognia. Nie wiem, czy posiadam ją, niestety nie sprawdzałem. Oraz parę innych egzemplarzy, których niestety nie pamiętam, bądź nawet nie wiem, co może prezentować ta nazwa w języku polskim. A trochę się już plączę w tym wszystkim, no ale nie zmienia to faktu, że no. Ponoć właśnie niektóre runy mogą tak gwałtownie, co może nie to słowo, ale tak gruntownie, tak, to już lepiej, odmienić sposób funkcjonowania rękawicy na dużo lepszy, że aż człowiekowi szkoda byłoby nie wykorzystać okazji. Jednak w tym momencie nie ma co myśleć o zmianach, wystarczy zwykły strzał, by zakończyć żywot tej bestii. Zobaczmy, gdzie to prowadzi. Może znajdziemy właśnie jakieś ciekawsze miejsce, w które powinniśmy się udać, a może nie. A wszystko przyjdzie z czasem. Dobra. No proszę. Czyli to prowadzi tutaj. Dobrze. Też w wypadku, patrzcie, mamy już dostęp do tych wszystkich miejsc. Więc to... Patrzcie, to jest początek rozgrywki. Wow. Nie wiem, czy jest tu sens powracać i bić się z tymi oponentami. Jednak... Patrzcie, tutaj zaczynaliśmy całą naszą przygodę. Teraz są tu różnej maści bestie. Ciekawe, co się mi prezentuje, są ten potwór. Nie ukrywam, raczej nie będzie to miłe spotkanie. Tym bardziej, że z tego co widać, młot niewiele mu robi w kwestiach przewracania. Oferuje też dosyć sporo doświadczenia za ciężki pojedynek, tak więc no. Co się mówi, że może błędem było tu powracać. Jednak... Szczerze nie wiem. Dobra, strzelaj. Dobra. Nieco. Nie rękawice. Trzeba zmieniać, jeśli już, sposób trzymania młota. Który, podkreślam, nie jest może najlepszym, ale jednak ze względu na swoje delikatnie wyższe obrażenia od kosy. I też przez, można powiedzieć, po części. Tymi słowa znowu. Sentyment
może dobrze oddawać to, co mam na myśli. No chciałbym po prostu z nim pochodzić jeszcze chociaż trochę. Dobra. Nie zmienia jednak to niczego w kwestii naprawdę wszystkich miejsc, które mam odwiedzać, wszystkiego, czego tutaj spodziewać. Więc dobra. Za chwilę zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co, po prostu Harkinie machaj młotkiem. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Nie, oczywiście. Przeciwnik zawsze musi milion razy szybciej machać. Energia musi też nam spadać tak szybko, że nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć w ten sposób. Okej. Okay. Wiecie co? Naprawdę zaczyna mi się wydawać, że jednak jesteśmy tutaj. A, tak, jesteśmy tutaj. Trochę mi chyba znowu określenie na to, o co mi chodzi. Powinniśmy tutaj przyjść ponownie, skoro otwory tego kalibru się tutaj pojawiły. Nie ukrywam, wątpię, żeby twórcą chciał się zaimplementować nowe potwory, jeśli gracz nie ma tu żadnego powodu do powrotów. No i to ja rozumiem. Dałoby się nieco to zwiększyć ewentualnie moc tej całej kawiczki. Dobra, jednak mniejsza z tym. I teraz pytanie brzmi, czy to tutaj powinienem przybyć teraz? Jeszcze to wszystko? Czy może jednak jest tu była mowa o innym miejscu? Powiem szczerze, nie jestem pewien, czy chciałbym wiedzieć. Ale no, sądząc po tym, że leży tu jakiś przedmiot, którego nie kojarzę z moich wcześniejszych odwiedzin, co prawdopodobnie gra ten sam odpowiada na moje tajemnicze pytanie. A nie, dobra, to tylko czaszka. Nie będę ukrywał, nie wiem, co to aktywuje, ale może istnieje chociaż cień szansy, że to tutaj nie. Kolejny pająkopodobny stwór. Też im dłużej tutaj wędruję, tym bardziej jestem w stanie powiedzieć, że wątpię, by było to, czego poszukuję. Ale może jednak to tutaj. Okej. Okay. Wiecie co, no teraz już jestem szczerze w stanie powiedzieć, że chyba jednak powinienem w tym momencie tu przybyć, bo jednak ostatnio nie kojarzę spotkania z takim, a nie innym potworem. Tak więc chyba teraz tylko odnaleźć drzwi, do których pasuje wszystko i prawdopodobnie będziemy mogli tworzyć jakieś, sama nazwa wskazuje tę piwnicę, możliwe, że nawet jedną z tych wspomnianych w zadaniach. Jednak nie przedłużając, nie tym powinniśmy się teraz angażować, a raczej jeśli już właśnie odnalezieniem, może nawet nie bardziej w tej piwnicy, to pracowni naszego kolegi mnicha bezrękiego. Jednak nie będę ukrywał, i tak sukces. Przynajmniej tyle udało się zdobyć. Dobrze, tu mamy tą całą świątynię, czy w sumie nie świątynię, co bardziej główny hol Cydeli. O, można pogadać. What's a convict doing there, roaming free? You must be new here. We just arrived. We saw the beacon and came to help. All two of you. Damn beacon. If we had ignored it, our men would still be alive. Aha. I co? Bardzo zaczynam się... Skąd biegają te strzały? Dobra, mniejsza z tym. Zaczynam się wydawać, że chyba wiem, gdzie powinniśmy się udać. Może w późniejszej kolejności, ale jednak. Niemniej, na początku chciałbym sprawdzić to, o czym już. Może nie tyle co wiem, co raczej co spekuluję na temat różnych informacji.
Chyba mamy pokój, do którego właśnie powinniśmy się udać. Dobrze. Albo jest to po prostu pokój, którego wcześniej nie zauważyłem, ponieważ był już otwarty od dawna. Nie mi oceniać, nie mi wiedzieć. Jednak nie zmieniając... Nie zmienia to żadnego faktu. W szczególności tego, że no, jeśli tutaj nawet byłem, to... Mam strasznie kiepską pamięć. Niemniej rękawica właśnie... Robi dobrą robotę i mimo wszystko... Da się na nie polegać w kwestiach leczniczych. Dobra. Teraz tylko dobić. Podnieść co tam wypadło, pewnie runa. A nie, okruch. Zdecydowanie nic nie było. Tak więc... Brawo! Udało mi się odkryć jedną z lokacji. Nie podoba mi się to, co tu widzę. Ale cóż... Jeśli tutaj to jest, raczej nie bez powodu. Aha, dwóch. Dobrze. Rozumiem, że ta gra mnie nie lubi, no ale... Mogłaby chociaż... Nie przesadzać z tym, ilu ich tutaj zarzuca. Na szczęście mam tą modlitwę, czyli jedyne, co może odciągnąć ich uwagę. Też nie będę ukrywał, w większości przypadków nie zmienia tego faktu, że i tak skupiają się na mnie. Dobrze. Pierwszy wyeliminowany. Drugi również. I teraz... niestety nie jestem w stanie zarzucić schronienia, gdyż jestem zmuszony na tym podejście zostawić modlitwę. Jak już sam w sumie to odkryłem, modlitwa właśnie przedłuża to, co w sumie jak nieuniknione, czyli zamknięcie tych wszystkich wrót. Dobra. Mnie jednak w sumie... Dobra. Może bez żadnych niemniej, powinniśmy po prostu się tam udać, póki modlitwa trwa. O, tylko gdzie teraz? Prawdopodobnie tą drugą trasą. Ale dobra. Zdecydowałem się przejść tędy, co nie będzie tutaj. Jasne. Kolejny oponent. Nie wiem. Co mam, co prezentuje sobie to miejsce, ale... Klątwa? Mamy klątwę. Miecz o nazwie klątwa. Ciekawe. Dobra, niemniej jak już w sumie pewnie się zapętliłem 50 milionów razy, powinienem się skupić na takich rzeczach, a raczej zwiedzać. Zwiedzać, póki jeszcze jest czas. I dokąd to prowadzi? No, zobaczymy zaraz gdzie. Owy teren, czy może jednak... Coś, co znamy. Proszę. Jednak jest to miejsce już wszystkim znane. Dobra. W wypadku problem raczej nie będzie. Dzień sobie z tym wszystkim. Jedynie co to kwestia czasu. Wiecie co zrobił właśnie głupotę, tak w sumie sobie uświadomił. A co zrobiłem spowodowało, że znowu będę musiał walczyć z tymi dwoma starczą. Tak więc cóż. Im szczęście chociaż. Wydaje się, że jest to wszystko dostępne tak po prostu i otwarte. We buried our dead and mourned them. We were battered and beaten and it took its toll on us. But it was a new beginning. The judges showed us the path. As their heirs, it is our duty to rebuild this society. I will gladly accept the burden of becoming the new judge. A guardian of humanity. Czyli to jest to miejsce, w którym już byliśmy. We meet again. Dobrze. Mam akurat dosyć dogodną sytuację. Zobaczmy, jakie runy w ogóle posiadam.
Szczęścia, szczęścia i szczęścia. Nie wiem, czym się różni, powiedzmy, każda z ta wersja. Ale się nazywa na szczęście, więc... Nie wiem, proszę, nie. Dobra. Mało czasu zaczyna mi brakować. Ale otworzymy wszystkie runy, żeby nie było. Może dostanę to, czego szukam w sumie. Oj, niestety. Nie będę ukrywał... mamy runę ognia. Dobra. Trucizny. Kolejna mocy. Kolejne trucizny. Szczęścia. Chyba nie ma sensu otwierać się do wszystkiego, bo widzę, zapętlają się ci te, które w sumie trafiamy. Oczywiście wydam całe XP prawdopodobnie na to, potem będę się wkurzał, będę musiał znowu zbierać na jakieś potrzebniejsze rzeczy. Ale spokojnie. Jeszcze te runy może kiedyś okażą się potrzebne. Z tego co widzę, są różne jakości, więc może dobrze robię, jednak kupując. Dobra. Mamy co mieliśmy mieć, to teraz tylko pocisk. I jak mówiłem, do pocisku aż szkoda byłoby nie wykorzystać, ale ponoć ogień. Runa ognia. Im lepsza, tym lepiej. Chociaż z tego co widać, wielce to nie polepsza. Więc jak widać, runa szczęścia jest znacznie zwiększa. Moc... To nie wiem. Moc daje 46, szczęście daje 55, dobra. Może będę potem tego żałował, ale... Zobaczymy. No i na koniec został jeszcze wybuch. 6, na szczęściu 0. Na ogniu 54, dobra. Dajmy moc. Zobaczymy, jak teraz to działa. Wybuch. Wielce się chyba nie różni. Natomiast pocisk? Nie wiem, czy nie jest trochę szybszy. Ale no cóż. Sądząc po liczniku pomału, zbliżamy się do końca czasu wyznaczonego. Jak mówiłem, jestem teraz w takim dosyć interesującym okresie, gdzie co. No nie mam tyle czasu, ile bym chciał na przedstawienie wam moich zmagań z grami, więc zobaczmy tylko ostatnią rzecz. Po czym... Dobrze myślałem. Tak więc... Mam to, co będzie na miniaturze. Nie będzie ona najładniejsza. Ale dobrze myślałem i dobrze zinterpretowałem to, co mówił jeden ze znajomych. A więc oto jak... Co dzisiaj będzie właśnie w tym odcinku. Sekret wielkich wrót. First his mother, then my Baranon. The anger I feel is relentless. It burns in my heart, brighter with every passing day. Where did it come from, this rage? Did I enter the world with it? Or are demons possessing me? But I have the strength. I will... I've seen prisoners dragged into the pit. Then we released the monster. We tore them apart and covered their broken bodies with green stomach acid. They screamed. Farron and I, we're not easily shocked, but when we saw this, we both vomited. However this beast was created, it's deadly, it's wrong, and I don't know why we let something like this exist. They will come. I know they will. I know what will happen. I will do what needs to be done. Men are not strong enough to oppose them, so we need more than men. My elixirs are improving. The beasts are getting stronger. Their will is hard to control. Maybe impossible. But when everything else fails, what other choice will we have? Czyli czyżby ten wielki zbawca mroczne eksperymenty? Hej, wiecie co, jak mówię, już niestety czasu mi zabrakło prawie. Nie wiem, czy nie powinienem jeszcze jakiejś rzeczy. Więc no niestety będę musiał znowu pójść tam. Wątpię, żeby tam nagle magiczny przedmiot leżał.
Ale niestety, przez mój idiotyzm pewnie myśli, które są nie do końca. A jednak nie. Proszę. Ludzka czaszka, jeszcze jakaś cała ścieżka nowa. Dobrze. W takim też wypadku, no cóż, szkoda byłoby odmówić temu wszystkiemu. Dobra. Jednak zjedzimy to. Po czym na koniec chciałbym powiedzieć tego całego gościa, może ma coś ciekawego do powiedzenia na temat swoich mrocznych eksperymentów. Ci mu powiem o tym, że halo koleś, znam twój sekret. Coś, nie wiem. Nieźle. Yes. All right, yes. I have to confess that I've made a mistake. Yes. I've stolen something. Not out of necessity, but out of greed. I was not starving and I was not dying. I just wanted it because I wanted it. But is that enough to imprison me like that? They think of evil as an absolute. Anything evil is pure evil. Am I evil just for stealing? Ciekawa sprawa. Dobra, mamy skrót do reszty. Ale jak mówiłem, pierwsze co chcę zrobić tak teraz naprawdę, po tym wszystkim, to porozmawiać z naszym wspaniałym wybawcą, Antanasem. I zobaczyć, co on ma do powiedzenia na ten temat. Jest on jednak, powiedzmy, w stanie przyznać się przed światem do tego, co zrobił, czy będzie udawał niewiniątko i obwiniał nas za swoje wielkie, powiedzmy, zło tego świata, wszelkie. Się zobaczy. Be careful. It sounds like there might still be Rogar left in the corridors. Okej. Nie da się niestety z nim pogadać. Niemniej jednak, jak już powtarzam to słowo po raz nie wiem który, a warto będzie sprawdzać później co i jak, gdzie. No ale w pierwszej kolejności, co by było, nie było, no to muszę powiedzieć parę rzeczy, nie ukrywam. Jednak to już w następnym epizodzie. Teraz prawdopodobnie będę się długo kręcił po tych wszystkich miejscach. Ale jak mówiłem, zanim coś konkretnego, czy cokolwiek w sumie, muszę po prostu odnaleźć to jedno, jedyne coś, co mnie naprowadzi na po prostu prawidłowy wątek, żeby móc iść, wykonać tę misję, bo wiem, że mógłbym lecieć, robić to, co mi każą, tyle. Ale no nie wiem, czy to jest to, co chcę akurat. O, mogę je pootwierać w końcu. Wow, śnieżne. Tak jakby te skrzynie po prostu się oczyściły, kiedy potworów nie masz wokół, nigdzie. Dobra, swoją drogą może pogadajemy z nim, nie wiem. Did you find my... Your brother is dead. Eaten by spiders. Here. Found this on his body. Dead. Just like that. Keep it. I don't want anything to remind me how he died. Okej, czyli jednak choć jedno z zadań wykonaliśmy. Ej, nie ukrywam, nie byłem świadomy tego, że coś zrobiłem z tego, co tam miałem zrobić, ale okej. Czyli faktycznie w tej piwnicy z pająkami był jakiś trupek, to prawda. Dobra. A, to jednak niestety zamknięte. Tak jakby nagrodą... Jakby dostawać nagrody za to, że zrobiłeś coś konkretnego. Dobra. Zobaczymy, czy mam coś... Priceless books destroyed, and my device is in pieces. Without them, I can't use it fully. Dobra, zobaczymy, może u niego da się. The most difficult task still lies ahead of you, but did you find out something? Okej. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, idealnie. Wybiorę tę opcję i będę miał na miniaturę. Proszę. Trochę wiem, że spoilerowe, ale niech. Niestety. Czyli jednak. Tyle? Welcome back. You should know there was a strange beast in front of the citadel. A beast, you say? Do you think it was a new weapon of a deer?
We both know it was not Adir's work. Breeding mutants doesn't go well with being humanity's leader. Yeah, to będzie jeszcze lepsze. What you think you know, but you are the last person qualified to judge me. Dobra. Excuse the... I'll wait. Wiecie co? Nie wiem co o tym myśleć, bo tak... No, pomyślę, że tak trochę bezosobowo to przyjęli, ale dobra. W takim wypadku ja muszę teraz tylko szybko udać się do kamienia zapisu. To jest dalej zamknięte niestety. No a wam dziękuję na dzisiaj. To by było na tyle właśnie. Więc bez zbędnego gadania, no jak już się powtarzam po raz kolejny, to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.